trzeba powiedzieć, to już czwarty mecz na zero z tyłu, nie puścimy żadnej bramki. No zgadza się, podtrzymujemy tę dobrą pasę z tyłu na zero, z przodu zawsze coś nam się uda strzelić. Nieważne, czy tam ktoś mnie doceni, czy nie, robię swoje, to co do mnie należy. Z korzyścią dla zespołu. Dzisiaj po dzisiejszym spotkaniu widać, że w zasadzie Polonia nie sprawiła nam większych problemów. Jest pewien automatyzm w grze. Tego wcześniej brakowało. Z czego to wynika? Trudno powiedzieć. Jakby każdy miał taką receptę, to byśmy byli mistrzami, prawda? W każdym sezonie byśmy grali do tego mistrza, ale wiadomo. No. Recepty ciężko jest znaleźć. Polonia miała tam jakieś wygodne sytuacje, mogła wyrównać przy wyniku 1-0. Na szczęście wygraliśmy. Powiedz mi, z perspektywy bramkarza ma to dla ciebie jakieś znaczenie, czy po prawej stronie gra Marek Szyndrowski, czy Diego Świątwara, czy Kuba Tosik? Co mecz w zasadzie są roszady w linii obrony? Czy ty generalnie się denerwujesz, jak słyszysz, że tak będzie zmiana w linii defensywnej? Nie, no tak jak wcześniej powiedziałem, no, każdy robi to co najlepiej potrafi, wiadomo. Nieważne, czy tam będzie grał Kuba Tosik, czy Grzesiu Fonfara, czy Marek Szyndrowski. Każdy wychodzi po to, żeby zagrać przez zawody. Polonia Warszawa w ostatnim meczu zwyciężyła Odrę Wodzisław 2-1, trzeba powiedzieć, trochę szczęśliwie. Obawialiście się trochę warszawian, że generalnie będą na tej fali wznoszącej? Zgadza się. Powiem szczerze, że obawialiśmy się tego meczu bardziej jak ze Śląskiem Wrocław. W poprzednich sezonach Polonia Warszawa kilka razy nam krwi nam przysyła, także no jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy się jeszcze raz. Powiedz mi, czy po dzisiejszym zwycięstwie można powiedzieć, że wróciliśmy już na dobre, na te tory, które były zakładane gdzieś tam przed sezonem, czy jeszcze parę meczów nam brakuje tego, żeby spokojnie wziąć oddech? Nie, spokojnie, patrzymy na najbliższy mecz. W każdym meczu gramy o 3 punkty, nie myślimy, gdzie będziemy na koniec. W każdym meczu walczymy o 3 oczka.